Państwa, po ogłoszeniu przez pana posła Giertycha zamiaru przedstawienia pod obrady Sejmu projektu ustawy, która by polegała na ujawnieniu wszystkich konfidentów służb bezpieczeństwa w środowisku autorytetów moralnych, zapanował niepokój graniczący z paniką. Wyrazem tej paniki było wczorajsze, to znaczy poniedziałkowe wystąpienie pana redaktora Krzysztofa Kozłowskiego, byłego ministra spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, kolegi Małgorzaty Niezabitowskiej z tego rządu i Krzysztofa Skubiszewskiego, którzy też tam byli ministrami, który powiedział, że skoro tak, skoro mamy ujawnić tajnych współpracowników służb bezpieczeństwa, to musimy, domagam się konsekwencji, powiedział pan redaktor Kozłowski, żeby ujawnić również jawnych współpracowników służb bezpieczeństwa. No więc ten pomysł przyjęty został z pewnym osłupieniem przez pozostałych uczestników tej rozmowy, to znaczy przez panią Olejnik i przez pana prezesa Kieresa, prezesa IPN-u. Wreszcie pan Kieres z pewnym zaskoczeniem zwrócił uwagę panu Krzysztofowi Kozłowskiemu, że pomysł ujawnienia jawnych współpracowników jest niewykonalny, no bo jakże tu, co tu ujawniać, kiedy oni właśnie byli jawni. Pan Krzysztof Kozłowski najwyraźniej w tym ferworze nie zrozumiał, że tak powiem, pewnej zabawności swojego pomysłu i nadal się upierał, że domaga się konsekwencji. To jest ilustracja tej paniki, jaka zapanowała w środowisku autorytetów moralnych, zupełnie pozbawia ich jakiejś zdolności logicznego myślenia, na wieść, że taki projekt oto się szykuje, ale nie tylko, że zgłosi to Liga Polskich Rodzin, ale że poza Unią Pracy chyba, która akurat tutaj niewiele ma do powiedzenia, wszystkie inne kluby parlamentarne gotowe są ten pomysł z pewnymi zastrzeżeniami, co prawda, niemniej jednak poprzeć. Ale pan redaktor Kozłowski, który jak wiadomo był jednym z sygnatariuszy listu razem z panią Henelową i panem posłem Onyszkiewiczem do profesora Kieresa, żeby no, coś zrobił, nie bardzo wiadomo co, tylko żeby no, coś zrobił, prawda? To już też jest ilustracja tej paniki. Wszystkich jednak przelicytował jego ekscelencja, arcybiskup Życiński, który w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną określił ten projekt Ligi Polskich Rodzin jako całkowicie nieodpowiedzialny albo coś w tym rodzaju. Nie sądzę, żeby go czytał. Zdaje się, że samą ideę ujawnienia wszystkich seksotów, młodzieży wyjaśniam, że słowo seksot, które brzmi bardzo nowocześnie, prawda? Jest po prostu skrótem dwóch określeń z języka rosyjskiego zaczerpniętych, sekretny i satrudnik, czyli seksot, czyli tajny współpracownik inaczej. Więc jego ekscelencja na wieść o tym, że Liga Polskich Rodzin zamierza przeforsować w Sejmie projekt ustawy o ujawnieniu wszystkich seksotów, powiedział w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną, która oczywiście jest katolicka, to wiadomo, że to jest pośmiertne zwycięstwo UB. Nie wiem, dlaczego pośmiertne zwycięstwo UB, bo UB raczej zakładało, że tajni współpracownicy nigdy nie zostaną ujawnieni, więc jeśli już mają zostać ujawnieni, to jest to raczej klęska UB, natomiast jest to raczej zwycięstwo społeczeństwa, zwycięstwo prawdy, ale widać, że ten książę Kościoła coraz bardziej prawdy się obawia i wolałby, żeby ją wieczysta noc powlekła, jakieś moce ciemności, żeby ją zaciągnęły nad nią żelazną kurtynę. Jest to bardzo zastanawiające, ponieważ zaangażowanie ekscelencji w tej sprawie, no jak gdyby dla postronnych obserwatorów przekracza zwykłą miarę takiej emocjonalności. Musi być w tym coś zagadkowego, aż się boję domyślać, co to może być. W każdym razie zwracam na to uwagę, bo tu rzeczywiście jest jakaś już osobliwość dziwna. Zwłaszcza jak powiadam w sytuacji no, księcia Kościoła, który nawet w herbie swoim ma słowo o prawdzie, w duchu i w prawdzie
taki, ma, taką ma dewizę biskupią. Więc od tej prawdy, zdaje się, ekscelencja coraz bardziej nie tylko sam się oddala, ale chciałby nas też odciągnąć jak najdalej. No i w tym celu chyba powołał taką tajną komisję. Nie wiem, jak to załatwił z panem profesorem Kieresem, ale to już nie moja rzecz. Która ma przez 4 lata badać dokumenty Służby Bezpieczeństwa dotyczące inwigilacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nie wiem, dlaczego przez 4 lata, nie wiem, co się ma stać w ciągu tych 4 lat, ale odnoszę, być może, że ekscelencja wie coś, czego my jeszcze nie wiemy i nie chce nam powiedzieć, ale odnoszę wrażenie, że jest to po prostu taka próba zablokowania osobom trzecim dostępu do tych dokumentów przez 4 lata, przynajmniej przez 4 lata. Otóż mam nadzieję, że Instytut Pamięci Narodowej, zarówno oddział w Lublinie, jak i centrala, nie da się skorumpować jego ekscelencji, mimo niewątpliwie dużych wpływów, jakie tu w tej chwili udowadnia, nie tylko w Gazecie Wyborczej, ale w ogóle ma ekscelencja festiwal medialny. Ostatnio, nawet w pierwszym programie Polskiego Radia, przemawiał, co jeszcze raz zresztą potwierdziło moje spostrzeżenie, że tempo głosu ekscelencja ma bardzo podobny do głosu pani Ireny Kwiatkowskiej, co tylko dostarcza, powiększa atrakcyjność jego publicznych wystąpień oczywiście. Proszę Państwa, jeżeli ta inicjatywa Ligi Polskich Rodzin rzeczywiście zostanie przeforsowana w Sejmie bez takich poprawek, które wypaczą jej sens pierwotny, no to jeszcze w tym roku możemy się spodziewać całkowitej, a w każdym razie daleko idącej przebudowy nie tylko sceny politycznej, ale weryfikacji różnych legend i, że tak powiem, poprzestawiania rozmaitych takich podstawionych panteonów, którymi byliśmy, że tak powiem, epatowani przez ostatnie 15 lat. Te fałszywe legendy niewątpliwie nie ostaną się w konfrontacji z ujawnieniem archiwów Służby Bezpieczeństwa i tu zaprzeczanie takie ordynarne, zaprzeczanie tak zwane iście w zaparte niczego już nie zmieni, ponieważ nie da się tych legend po prostu obronić. To zapewne miał na myśli ekscelencja, kiedy 4 września ubiegłego roku napisał w Rzeczypospolitej taki zagadkowy artykuł pod tytułem Solidarność czy naszość, w którym zapowiadał, że pojawią się takie interpretacje. Otóż właśnie się pojawiły i nie tylko interpretacje, ale pojawią się wkrótce zapewne dowody, które podważą, że tak powiem, mit Okrągłego Stołu, a tym samym podważą stabilność prawdziwej Konstytucji III Rzeczypospolitej, która być może w rezultacie odejdzie wreszcie do przeszłości. Proszę Państwa, nie jest bezpiecznie. Nie jest bezpiecznie, bo zlekceważone zostały nawet poważne ostrzeżenia 3 legendarnych przywódców Solidarności. W Korei Północnej mamy umiłowanego przywódcę, a u nas są legendarni przywódcy i tym się różnimy od Korei Północnej, bo jakaś różnica przecież musi być. Więc 3 legendarni przywódcy Solidarności, Zbigniew Bujak, który kiedyś zlicytował legitymację Solidarności i w ogóle przepraszał Kiszczaka, generała, za Solidarność, okazało się, że nie przeszkadza mu to być legendarnym przywódcą. Jak trzeba, to trzeba. Władysław Frasyniuk, przewodniczący Unii Wolności, i pan Bogdan Lis wypowiedzieli się jako legendarni przywódcy Solidarności przeciwko lustracji. I ten głos został zlekceważony, pominięty milczeniem, więc Gazeta Wyborcza, dziennikarze Gazety Wyborczej, a nawet pracownicy spółki Agora wypowiedzieli się przeciwko lustracji. Ale proszę Państwa, nic to nie pomogło. Chyba to nic nie pomoże, bo zaraza jest w Grenadzie. Onegdaj Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wypowiedziało się za lustracją dziennikarzy. Sam pan Stefan Bratkowski, widziałem to na własne oczy, powiedział, że konfidentów trzeba ujawnić. No zdrada, panowie, ale stójcie cicho.
Otóż czegoś takiego jeszcze nie było. Koalicja grubej kreski się pruje jak Krawcowa. Krawcowa, jak Państwo wiecie, w dzień szyje, a w nocy się pruje, więc koalicja grubej kreski się pruje i to oczywiście sprawia, że nie jest bezpiecznie. Nie wiem, co teraz będzie. Pan Marcin Król daje do zrozumienia, że nawet zamach stanu mógłby się odbyć. Ciekaw jestem, czy konfidenci są w stanie taki zamach stanu przeprowadzić. Obawiam się, że może być kłopot, bo o jednej rzeczy chciałbym tu przypomnieć. W ubiegłym roku w procesie odpryskowym zabójców górników z Wujka skazany został generał Kiszczak. Generał Kiszczak po wyroku powiedział, że jest bardzo zaskoczony tym wyrokiem. Otóż nie wykluczam, że to, co się dzieje, na przykład to, że się odnalazła teczka, znaczy mikrofilmy teczki pani Małgorzaty Niezawitowskiej, to są skutki tego zaskoczenia generała Kiszczaka. Otóż generał Kiszczak 10 chyba lutego staje przed sądem apelacyjnym. I jeszcze do 10 lutego jest szansa, żeby, że tak powiem, zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. Potem już to nie będzie możliwe. Obawiam się tym bardziej, że i gestapo też daje nam na przeczyszczenie. Proszę Państwa, no to nic nie poradzimy na te objawy paniki w środowisku autorytetów moralnych. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, tu możemy tylko obserwować z rosnącym zaciekawieniem rozwój wypadków. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że na nową świecką tradycję. Otóż za komuny, za koszmarnych czasów komuny był w KC PZPR taki wydział, czy może referat ceremoniału i obrzędowości świeckiej. I on wymyślał różne takie obrzędy świeckie, nowe świeckie tradycje, jak na przykład uroczystość nadania imienia, czy wręczenia dowodziku osobistego, bo to przecież towarzysze musieli też jakieś takie tam mieć okazję, żeby wypić i zakąsić. No więc teraz już tego nie ma, referatu ceremoniału i obrzędowości świeckiej, ale natura nie znosi próżni. I niektórzy biskupi wyszli naprzeciw takiej potrzebie łączenia nowych kultów z nowymi, ze starymi i zapoczątkowali nową świecką tradycję w postaci Dnia Judaizmu, który już chyba 8 raz jest obchodzony w niektórych diecezjach, w archidiecezji lubelskiej w szczególności, gdzie arcybiskup Życiński przemawiał i powiedział, że byśmy odkryli sobie korzenie. No, taki mróz, to nie wiem, czy to jest rozsądne apelowanie o odkrywanie naszych korzeni. Zresztą niech każdy sobie odkrywa własne korzenie, jak już koniecznie nie może wytrzymać. Natomiast no, trochę jest to dziwne, że przedstawiciele czy funkcjonariusze jednej religii tak zajmują się propagowaniem innej religii, bądź co bądź jednak innej. Chyba, że nie. No to wtedy, ale to już nie nam rozstrzygać takie wielkie tajemnice. Proszę Państwa, na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Skoro już wspomniałem o Korei Północnej, to tam jest to kraj znany z różnych cudów. Jak się urodził ukochany, umiłowany przywódca Kim Jong-il, to miały tam miejsce różne cuda i znaki, mianowicie słońce się zatrzymało, czy jaskółki przemówiły ludzkim głosem. No takie różne rzeczy. W każdym razie tak piszą tamtejsi inżynierowie dusz, więc pewnie musi to być prawda. Ale nie tylko tam się cuda zdarzają. Dzisiaj właśnie Jan Paweł II udzielił audiencji 160 rabinom. No i z tej okazji tego samego dnia we włoskim dzienniku Corriere della Sera ukazał się takie wspomnienie pewnego Amerykanina, który ma polskie korzenie, w każdym razie na terenie generalnego gubernatorstwa chyba się urodził, ponieważ w 1942 roku jako dwulatka jego rodzice, którzy później zginęli w Oświęcimiu, oddali go polskiej rodzinie na wychowanie i to musiał to być bardzo takie cudowne dziecko.
i bardzo spostrzegawcze i obdarzone fotograficzną pamięcią, ponieważ jako dwulatek zapamiętał złowrogie spojrzenia polskich antysemitów, którzy nieustannie dbali na jego życie. No jakoś przeżył, ale najgorsze niebezpieczeństwo dopiero po wojnie na niego czyhało, ponieważ ci jego przybrani rodzice postanowili go ochrzcić, a wiadomo, że to jest gorsze od śmierci. Więc kiedy tak postanowili go ochrzcić, to chcieli, żeby ochrzcił go taki młody ksiądz Karol Wojtyła, a ten odmówił. Odkrywszy korzenie, odmówił ochrzczenia i w ten sposób uratował go przed tym tragicznym przeznaczeniem, bo jak wiadomo, jak ktoś jest ochrzczony, to nie może wyjechać do Ameryki, nie mógłby wyjechać do Ameryki, chyba że mu się chrzest nie przyjął, ale jakby mu się przyjął, to absolutnie takich tam nie wpuszczają. No i byłby wielki problem. Na szczęście bohaterska postawa młodego księdza Karola Wojtyły zapobiegła temu nieszczęściu i trzeba, tym bardziej bohaterska była to postawa, że ówczesny, podstępny, perfidny papież Pius XII w takich sytuacjach nakazywał chrzcić bez litości. Więc ta dzielna postawa wbrew rozkazom perfidnego papieża zapobiegła temu wielkiemu nieszczęściu i proszę Państwa, no, całe szczęście można powiedzieć, że temu panu się przypomniało w porę to wydarzenie, bo mało brakowało, a papież Jan Paweł II chciał już beatyfikować papieża Piusza XII, mimo że Abraham Foxman, przewodniczący Ligi Antydefamacyjnej, absolutnie nie chciał zatwierdzić tej beatyfikacji. Więc już to samo to, że byłby Pius XII beatyfikowany bez zatwierdzenia, byłoby wielkim nietaktem. No a jeszcze z takim balastem, że tak powiem, gdyby Pius XII był beatyfikowany, to na pewno no, samo niebo by musiało jakoś zareagować. Na szczęście w porę sobie przypomniał ten uratowany z Holokaustu, zawiadomił Corriere della Sera w takim terminie, że jeszcze mogło to wydrukować w tym samym dniu, kiedy papież organizował, przyjmował na audiencji tych 160 rabinów, także wszystko zostało, że tak powiem, wszystko skończyło się wesołym oberkiem. No czy nie cud? Cud, co prawda nie taki sam jak w Korei Północnej, niemniej jednak trochę jesteśmy zmęczeni tymi cudami, no ale przecież jak już cud się zdarzy, to nie wypada nic innego jak się cieszyć, więc się cieszymy.